Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper, witam was w nagrodach za Food Champions na moim kanale i dziś będą nagrody za Silvera, dwójkę, sami wiecie, Sylwester i tak dalej. O kurde, tu mam, a to nie, to są nagrody, sorry, za brąz miesięczny, brąz 1, bo chyba dwa razy w Lidze Weekendowej brałem udział, albo trzy, już nie pamiętam. Ale brakło mi chyba 5 spotkań, ale nie chciało mi się już grać w Sylwestra, no tutaj już mam duplikat tych stroi. Nie chciało mi się grać w Sylwestra, no to co zrobisz, nie? Jak nic nie zrobisz. Mamy tu kwalifikacje już ukończone. 3 paczuszki w sklepie. 3, a nie 4 powinny być? Nie, są 3. Są 3, tą ostatnią otworzymy na końcu. Niestety, no nie udało mi się zrobić tak, żeby było lepiej. No, wygrałem tam chyba 12 spotkań. Czy 13. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że akurat tak jakoś wyszło, że po prostu nie chciałem się już grać w tego Sylwestra, poza tym wiecie, Sylwester, tu człowiek wypije i tak dalej, no wiecie o co chodzi, nie? Na trzeźwo nikt nie grał, prawda? No, ale lecimy z pierwszą paczką, czy będą ekrany, no i to taką paczkę to ja rozumiem, taką to paczkę to ja szanuję, o to się trudziłem, po to walczyłem, żeby mieć Xerda na Shakiriego. Ja to bardzo szanuję, ja jestem pełen zadowolenia z tej paczki. Xerdan Shaqiri zawsze na propsie, tu jeszcze jakiś Wojciech Szczęsny, tu jeszcze jakieś stroje Brazylii, stroje Manchesteru City, no naprawdę jestem mega zadowolony. Mega paczka, czy tu będą ekrany, czy tu będą ekrany, czy tylko z ostatniej polecą ekrany i wiemy, że będzie to też... No Jezus Maria Święta, no nie, ja w to nie wierzę, to są nagrody, o które ja walczyłem, no. A, jestem znowu zadowolony, Souza, bardzo się z tego tytułu cieszę. To, że nie było ekranów, to nic. Ci zawodnicy są tyle warci, co niejaki Pogba. A tak na poważnie, no to powiem szczerze, no zawiodłem się. Nie wiem po co. I po co się tyle trudzić? I po co się wkurzać? A szkoda szczępić ryj, naprawdę. Powiem tak szczerze, szkoda. Bo jak patrzę na te paczki, to po prostu krew mnie zalewa, no, na samą myśl. Naprawdę, patrzcie, no najlepsza karta jakiś Asamoah. Nie, to jest po prostu porażka. Ostatnia paczka to jest paczka z jakimś tam gwarantowanym informem, będzie to chyba srebrny jakiś inform. No niestety, lepiej mi się nie udało zagrać, nie wszystkie ligi weekendowe grałem. Mnie to tam jakoś zbytnio różnicy nie robi. Jakiś Niemiec, może być. Walkoutu nie ma, 74, byłby ja, jakby taki 74 był walkoutem, nie? No, mam nadzieję, że w styczniu będzie dużo lepiej. O, Świerczoka trafiliśmy. No, to ja rozumiem. Polaka, rodaka trafić, no to od razu go do składu wrzucimy. A tak na poważnie, to dzięki za uwagę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja w przyszłym miesiącu postaram się mieć dużo, dużo, dużo lepsze nagrody za ligę weekendową za cały miesiąc. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Jeżeli odcinek się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, co wy trafiliście, jaką rangę wbiliście miesięczną, jaką w zeszłym tygodniu. No i oczywiście dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale, no i cześć! Drop it.